Jak zawsze z bardzo ważnym gościem rozmawia Piotr Gursztyn. Dzień dobry, a przede mną siedzi Tomasz Terlikowski, publicysta, doktor filozofii, redaktor naczelny Fronda.pl. Dzień dobry, dzień panie dobry. Doktorze. Dzień dobry, witam. Nie będę udawał, panie że redaktorze. Tak właśnie, że się nie znamy, więc chyba jednak będziemy się zwracać tak jak zwykle, czyli Tomku. Jorge Mario Bergoglio, a teraz papież Franciszek. Czy wczoraj przeżyłeś zaskoczenie, że akurat... Znaczy, przeżyłem zaskoczenie, że akurat to on, a z drugiej strony nie było to zaskoczenie, ponieważ 4% tych, którzy wchodzili jako papieże na konklawę, wychodziło jako papieże. Stara zasada... Jak to 4%? Znaczy, stara zasada mówi, że ktoś wchodzi na konklawę jako papież, czyli jest kandydatem murowanym... Papabile, tak. Tak, papabile, jeżeli jest murowanym kandydatem, to wychodzi zawsze jako kardynał. I 4%, w 4% przypadków, jeden z włoskich historyków to wyliczył, było odwrotnie. Ostatnio rzeczywiście było odwrotnie, kardynał Ratzinger wszedł jako główny kandydat i wyszedł jako papież. Tym razem nie, ale z drugiej strony, jak ktoś zna historię, to nie było wielkie zaskoczenie, ponieważ w czasie poprzedniego konklawy, wiemy to tylko z przecieków oczywiście, które wygrał kardynał Ratzinger i został Benedyktem XVI, kardynał Bergoglio miał drugie miejsce, zajął drugie miejsce, więc był już wtedy kandydatem. Więc ci, którzy się dobrze znali na tych sprawach, no to wiedzieli, że on jest. I on był wymieniany nie w tej pierwszej czwórce, piątce, ale już w pierwszej dziesiątce, piętnastce mówiło się o tym, że on może być. A nawet La Stampa, która tam bardzo mocno podkręcała kardynała Scholę, gdzieś między wierszami pisała, ale możemy być zaskoczeni. No i w pewnym sensie byliśmy zaskoczeni, to wyglądało aż zabawnie, jak kilku hierarchów, nie tylko polskich. To trzeba powiedzieć, nie tylko polskich, to pytanie, nie znam tego kardynała. A powiedz, a otwórz swój stan wiedzy, nie wiem, przedwczoraj, co wiedziałeś o jakimś Argentyńczyk? Przedwczoraj nie wiedziałem nic. Ale nie wiem, no czytałeś gazety, znaczy, wiedziałem tyle, że jest w Argentynie bardzo silny spór o związki partnerskie i małżeństwa homoseksualne i adopcję dzieci. I wiedziałem, że akurat kardynał Buenos Aires, metropolita Buenos Aires, bardzo mocno się w tej sprawie wypowiada. Ale to, że on jest jezuitą, to, że jeździ rowerem i autobusem i nie ma pałacu, tylko sam mieszka i jeszcze sobie sam gotuje często, to tego wszystkiego nie wiedziałem. Tego się dowiedziałem już wczoraj po tym, jak zostało ogłoszone, że to no został kardynał. Jeśli rower ma być czynnikiem wynoszącym na stolicę Piotrową, to następny będzie kardynał Barbarę z Lyonu, bo on się też bardzo lubi jeździć rowerem. Myślę, że nie to go wyniosło. Myślę, że wyniosło go i to jest zaskoczenie. Tak naprawdę we wszystkich dyskusjach powtarzaliśmy, że nowy papież to będzie ktoś, administrator, ktoś, kto będzie sprawnie zarządzał kościołem. A kardynałowie wybrali duszpasterza, bo to jest jego główna cecha rozpoznawcza. To jest duszpasterz, bardzo blisko wiernych będący. Buenos Aires, mówi się o nim bardzo często po prostu ojciec Jorge. Nie arcybiskup, nie kardynał, nie eminencja, tylko ojciec Jorge. To jest człowiek blisko ludzi bardzo i bardzo mocno potrafiący do nich mówić. I to jest też biskup, co nie jest takie częste, który nie tylko broni nauczania Kościoła, ale potrafi też go bronić w taki sposób, że odwołuje się do rzeczywistości duchowej. Kiedy polemizował właśnie z projektami wprowadzenia małżeństw homoseksualnych, to on nie mówił tylko, że to krzywdzi. Mówił o dyskryminacji, mówił o krzywdzie, ale mówił też, uważajcie, to jest diabelska manipulacja. Za tym projektem stoi ojciec kłamstwa, czyli w języku Kościoła szatan po prostu. Wcale często się to nie zdarza, żeby nawet arcybiskupi tak mówili, więc to jest mocne. Mocną też rzeczą jest, to pokazuje, jaka była jego postawa, jest to, że pani prezydent Argentyny, kiedy wysyłała mu gratulacje, no w końcu wysyła, była trochę w takiej sytuacji jak Edward Gierek, jak musiał pogratulować Janowi Pawłowi II, to wysłała mu taki krótki telegram, gratuluję panu. Nie zdecydowała się użyć sformułowania jego świątobliwość, tylko określiła go panem, no właśnie dlatego, że relacje między nimi były bardzo napięte. On również w jednym z listów, takim wydanym dekrecie, informował, że jeśli ktoś jest przeciwko nauczaniu katolickiemu w sprawie aborcji, eutanazji, czy właśnie małżeństwa, no to no, niestety jest wyłączony z jedności eucharystycznej z Kościołem. Jest komentowana sprawa imienia, które przybrał. To ma jakieś znaczenie?
No to ma znaczenie, dlatego że jakby to powiedzieć, to jest zupełnie nowe imię w linii papieskiej. Nie było do tej pory Franciszków. Oczywiście już w tej chwili toczy się... Ale on chce wysłać jakiś sygnał tym imieniem? Tak, zawsze imieniem się wysyła sygnał. Teraz tylko pytanie, co znaczy ten sygnał, bo od razu rozpoczął się spór, o którego Franciszka chodzi. Pierwsze skojarzenie było takie, że to Franciszek z Asyżu, ale równie dobrze może być to święty Franciszek Ksawery, jezuita, albo święty Franciszek Salezy, biskup i patron dziennikarzy i przede wszystkim doktor Kościoła. Niezależnie od tego, czy to jest Salezy, Ksawery, czy Franciszek z Asyżu, to i tak to odsyła do Franciszka z Asyżu, dlatego że Franciszek Ksawery był Franciszek, no, na cześć świętego Franciszka z Asyżu i wszystkie te trzy postacie, nawet jeżeli stanimy przy dwóch, Ksawery i z Asyżu, mają jedną cechę wspólną. To byli misjonarze, ludzie, którzy bardzo mocno i zdecydowanie głosili Ewangelię na różne sposoby, ale też na cały świat. I można powiedzieć, że to jest ten sygnał. Będę takim bardzo misyjnym papieżem. Drugim takim symbolem, jeśli mówimy o znakach, które dostaliśmy, jest to, że to jest pierwszy od 150 mniej więcej lat zakonnik jako papież i pierwszy jezuita od zawsze. To znaczy tyle, że tak nas jakoś historia Kościoła nauczyła, że jak jest kryzys kapłaństwa, życia zakonnego, czasem głębiej Kościoła, to na stolicę Piotrową powoływany jest bardzo często zakonnik. Ktoś, kto jakby reformuje. A to, że jest jezuita, no to jest w ogóle pierwszy jezuita jako papież. No, zawsze musi być pierwszy raz, no ale jezuici to nie jest zakon, który nie budzi skojarzeń, kontrowersji. Właśnie wszyscy, w zależności od tego, jakie kto ma wspomnienia z jezuitami. To znaczy, no pierwsza rzecz jest taka, to zawsze była gwardia papieska. Tak, czwarty ślub to był ślub posłuszeństwa. No nie w XX wieku. Ale składają ślub dalej. Trochę na rozrabiali, zwłaszcza w Ameryce Południowej. Tak, w Ameryce Południowej, ale on akurat jest z tego nurtu, jezuici są też podzieleni, był bardzo mocno przeciwny także pomysłom swoich współbraci w sprawach teologii wyzwolenia. Nie był zwolennikiem teologii wyzwolenia, ale nie był też, jak mu się to próbuje przypisywać, takim powiedziałbym neoliberałem. On jest człowiekiem bardzo otwartym także na biedę, mocno o tym przypominającym. To jest inny kontekst kulturowy, trzeba pamiętać. Argentyna, czy w ogóle kraje latynoskie, to jest rzeczywiście miejsce, gdzie 2% osób ma 98% własności, więc jakby tam ten populizm lewicowy jest nieco inaczej umiejscowiony, ale on był przeciwnikiem populizmu lewicowego, był przeciwnikiem teologii wyzwolenia, a jednocześnie bardzo mocno kładł nacisk na to, że Kościół musi być z ubogimi. Więc rzeczywiście narozrabiali, ale myślę, że akurat on tutaj nawiązuje raczej do sprawdzonych wzorców jezuickich. To widać w jego herbie. Tam jest herb papieski, herb biskupi. To jest herb, w którym jest godło zakonu jezuitów. Słońce z napisem IHS, czyli Chrystus i trzy gwoździe. I jego hasłem biskupim, zawołaniem biskupim było miłosierdzie i rozeznawanie. Rozeznawanie to jest taka bardzo jezuicka sprawa, rozeznawanie duchów i rekolekcji ignacjańskiej. On jednak tak się wydaje, zobaczymy co będzie za chwilę, ale nawiązuje raczej do ignacjańskiej tradycji zakonu jezuitów, czyli nie przybrał na imię Ignacy. Nie przyjął, ale Franciszek to też jest misjonarz. A ja tu z jedną tezą bym polemizował, która funkcjonuje w komentarzach, że jest papieżem spoza Europy. Argentyna to tak naprawdę przedłużenie Europy. I tak i nie. To znaczy rzeczywiście to jest, jeżeli patrzymy się na kraje latynoskie, bardzo europejski kraj, to jest najbardziej, najbardziej europejski kraj z krajów latynoskich. A on sam jest chyba Włochem z pochodzenia. Ale to w trzecim pokoleniu. Jego dziadkowie przyjechali do Argentyny, on już jest wychowany, urodzony w Argentynie. Rzeczywiście to jest kościół najbardziej europejski i Argentyna jest najbardziej europejskim kościołem w Ameryce Łacińskiej. Krajem nawet, to jest w zasadzie biały kraj, tam prawie nie ma kolorowych, o tak powiem, nie, może nieładnie. Natomiast no, to jest jednak kraj inny, tak? To znaczy możemy powiedzieć, że to jest przedłużenie Europy, bo jest, ale zawsze to jest trochę inne przedłużenie. Można powiedzieć, że Duch Święty i kardynałowie zdecydowali się stopniować napięcie, to znaczy wiedząc, że serce Kościoła bije już poza Europą, no, mianowali kogoś, kto jest spoza Europy, a jednocześnie jest możliwie Europy najbliżej. Następny będzie ktoś w rodzaju kardynała Turksona, tak? Tego nie wiem. Takiej umiejętności nie mam i wolę nie ryzykować takich testów, no, ale nie jest to wykluczone. Dość ostro wypowiadasz się na temat spraw, które dzieją się w kurii rzymskiej. Naprawdę ci Włosi, którzy tam obsiedli tę kurię rzymską, są tacy paskudni? Znaczy, generalnie biurokracja zawsze ma tendencję do, powiedziałbym, paskudnienia. W sytuacji, w której jest niekontrolowana, a kuria rzymska jednak przez wiele lat była słabo kontrolowana przez papieża, dlatego że i Jan Paweł II i Benedykt XVI skoncentrowali się na czym innym. Też bardzo ważnych rzeczach, ale innych.
no to ona ma tendencję do pogarszania się. No, ja, nie tylko ja tak oceniam. Vittorio Messori mówi wprost o kłębowisku żmii, czy gnieździe żmii, w zależności od tego, jak to włoskie sformułowanie będziemy tłumaczyć. Więc no, nie jest najlepiej w kurii rzymskiej. No, co, papież Bergoglio, duszpasterz misjonarz, zrobi tam porządek? No, jest człowiekiem z zewnątrz. Zobaczymy. Sam jestem ciekawy. Natomiast jedno jest pewne. No, powinien to zrobić, jeśli nie chce mieć strzałów z boku, tak jak miał na przykład Benedykt XVI. No, Vatilix nie pomagało Benedyktowi XVI w sprawowaniu przez niego funkcji. Zaniedbania celowe lub niecelowe, ja tego nie wiem, ale takie oczywiste zaniedbania pracowników kurii rzymskiej wystawiały go czasem do odstrzału. Najlepszym przykładem jest biskup Williamson. I to nie chodzi o to, czy zdejmować z niego ekskomunikę, czy nie. Można było zdjąć. Ale to, że dwa dni po tym, jak media, bo jak zdjęto ekskomunikę, media wyciągnęły, że on jest negacjonistą, neguje Holokaust, i kuria rzymska wydaje oświadczenie, że jest zaskoczona. No przepraszam, każdy, kto znał trochę bractwo i zajmował się nim, wiedział, że ma takie poglądy. Można to było przygotować. I albo ktoś tego nie zrobił z powodu brakorubstwa, albo, jak twierdzą niektórzy watykaniści, no, zrobił to nieco bardziej celowo. Czy to coś znaczy, ten wybór tego akurat papieża dla polskiego kościoła? Dla polskiego kościoła znaczy w sumie niewiele. To znaczy, no, mamy papieża z innego miejsca. Myślę, że tak jak kochaliśmy papieża Polaka, kochaliśmy papieża Niemca, to będziemy kochać papieża Argentyńczyka. Trochę to jest tak, że argentyńska pobożność w pewnych formach jest podobna do Polski, ale też trzeba pamiętać, w pewnych formach. Argentyna to jest, no, bardzo mocny katolicki kraj, ale paradoksalnie to jest kraj, który nie ma świętych. Być może teraz będzie miał, no ale my mamy kanonizowanych świętych niemało, jednak i to takich też bardzo znanych na świecie. W porównaniu z takimi krajami jak Włochy, Irlandia. No dobrze, ale święta Faustyna znana na całym świecie, święty Maksymilian Kolbe znany na całym świecie, błogosławiony Jan Paweł II znany na całym świecie. A tutaj nie ma kwestii, że oni są nieznani na świecie. Ich nie ma. A czy może teraz będą, przyjdzie kardynał Franciszek, papież Franciszek, no to może znajdzie i pewnie takie beatyfikacja. Zgadzasz się z tymi komentarzami, że to może być trzęsienie ziemi dla kościoła, zwoła sobór, że to będą jakieś radykalne zmiany? Nie sądzę. Myślę, że będzie trochę zmiany w jego postawie, ale nie sądzę, żeby były zmiany. Znaczy, ja bym chciał uspokoić wszystkich lewicowców. Na pewno nie muszą się spodziewać radykalnych zmian i mogą spokojnie nie spać. Na pewno nigdy nie będzie tak, że papieżem zostanie czarnoskóra lesbijka i do tego jeszcze ateistka. Tak nie będzie i mogą spokojnie spać. Na pewno nie będzie papieża, który zmieni nauczanie kościoła w sprawie aborcji, eutanazji czy antykoncepcji. Na koniec. Myślisz, że on będzie pielgrzymował? Pytam w polskim kontekście oczywiście. Myślę, że trudno mu będzie odmawiać pielgrzymowanie, ale trzeba pamiętać o jego zdrowiu. To znaczy, to jest człowiek, który ma jedno płuco na przykład, więc no, trudno sobie wyobrazić teraz już papieża po Janie Pawle II i Benedykcie XVI, który nie pielgrzymuje, ale może nie pielgrzymować bardzo często. Dziękuję. Tomasz Terlikowski, Fronda, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję Ci, Tomku. Dziękuję. Rozmawiał Piotr Gursztyn, na zegarze 8:53.